Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Silnik. Wiadomo, nic wieczne nie jest. Ale miejmy nadzieję, że się uda, więc wszystkich głodomorów zapraszamy na kiełbaski. Kupujcie, jedźcie, smakujcie, bo to jest naprawdę szczytny cel. Ratujmy polską motoryzację. Na razie wam dziękujemy. Myślę, że niedługo nas znowu usłyszycie. Tak, za niedługo wrócimy. Tak, to jestem ja. Nazywam się Jan Kurwiński. Ten człowiek mówi prawdę. Chociaż jest z Mszczonowa, koło Warszawy. Tak, dokładnie 45 km od Warszawy. Między Łodzią a Warszawą. No i co pan jeszcze chciał mi powiedzieć, żeby zachęcić publiczność tu zebraną u pana, u mistrza, pana Krzysztofa Zawolskiego przy tej najstarszej i jedynej straży pożarnej Star 20, żeby państwo robili zdjęcia z Henkiem Starym i z panem mistrzem, który ten samochód doprowadził do tego, że on jeździ, pomimo tego, że ma 64 lata. To jest ten mistrz nad mistrzem, schował się w hełmie i w białym mundurze strażaka. Gdyby nie on, to tego samochodu by już nie było. No, tak pokazuje, żeby nie chwalić, to za tak. No, słucham. No dobrze, panie Januszu, ja chciałbym w pana imieniu, jak i swoim, mam ogromną przyjemność, zaprosić państwa do odsłuchu piosenki pana autorskiej. Mój stary star, tak? Dobrze, a mógłby nam pan jakąś ciekawą anegdotę opowiedzieć, jak pan napisał tą piosenkę? Co pana skłoniło do napisania? Był huczący jeszcze socjalizm, a jedynym barem przy drodze był na drodze do Katowic taki bar Mleczno, jakiś tam. Kierowcy starzy dowiedzą, o którym ja mówię, to był jedyny taki bar. Natomiast już młodzi piosenkarze śpiewali o trakach, o muzykę country, bo już wolno było. O maluchach też śpiewali. Później.
ale już wolno było o amerykańskich samochodach, więc bardzo śmiesznie to brzmiało, kiedy oni mówili o wielkich trakach na wielkich highwayach, a tu wyjeżdżały takie perkawki i dojeżdżały do tego baru, gdzie najważniejszym daniem była pasta z jaj. A że myśmy tamtędy jeździli na występy estradowe, więc znałem to. W związku z tym z majorem Filarem, prawdziwym majorem Wojska Polskiego, napisaliśmy piosenkę. On napisał to w stylu country, jak Państwo słyszą. Ja, znając Wojtka Mana, poprosiłem go, czy mogę użyć jego nazwiska, ponieważ on był specjalistą od tych angielskich przebojów tłumaczonych na polskie. I tak powstała ta piosenka. Jeszcze w huczącym socjalizmie, trudno mi nawet powiedzieć, czy to były 80. rok, czy 81., czy 79., więc jest to piosenka taka sama zabytkowa, jak ten star, którego Państwo tutaj widzą, tylko tam występuje jako star 25, bo ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieje star 20 wtedy. No i tyle anegdoty. I teraz Państwo zobaczą, jak to wygląda w Opolu. Oni wychodzą na tę estradę, Maryla Rodowicz udaje, że śpiewa, a tam ta cała elektronika puszczona jest z tej taśmy, a oni ruszają dziobem. Ja mogę panu wyłączyć ten mikrofon, niech pan puszcza piosenkę, ja będę ruszał dziobem stąd. Okay. Ja też będę ruszał dziobem razem z panem, ale na pewno nie będziemy mieli takiej wpadki jak mandaryna. No dobrze, to drodzy państwo, zapraszam do odsłuchu i wielkie brawa, naprawdę. Działa, działa. No dobra, to my wyłączamy mikrofony, a tutaj obsługę prosimy o zaprezentowanie utworu. Wielkie brawa jeszcze raz. Szanowny panie, Wojcieku Manie, serce mym targa, skarga i żal. Dlaczego Henka nie ma w piosenkach, co ciężarową posuwa w dal? Jakiś dżim krakiem toczy się szlakiem, z bilim palem, highwayem gna. Napiszcie o mnie jakąś melodię, o Henku starze, co stara ma. Mój stary star, przez mój mnie wiezie kraj, przy drodze bar, a w barze pasta z jaj. Mój stary star, ze Starakowic wóz, na rękach smar, a w kierownicy plus. Mój stary star, na palce wozi gruz, a czwarty gar nie pali dawno już. Samego rana poszła mi pana, w południe pękło, sprzęgło i wał. Jadąc pod górę, urwałem rurę, w dużym naręcznym zakręty brał. My name is Henek Star, Star Henek. My profession is transportation, products for the money. But you, on the stopper, hear me. You are my friend and I take you for nothing. Rozróżnik pijany spuścił szlabany, zapory, tory, a w środku ja. Ledwo zdążyłem, lampy pobiłem, szlaban się złamał, a byłam była. Mój stary star na straży nocą stał. Na pewno warto, by o nim śpiewać też.
Turyzmem są wielkie brawa. Pan Janusz Rybiński. A teraz przechodzimy do części konkursowej. Mateuszu, czy możesz? Oczywiście, że mogę, Mateuszu. A, dziękuję. Potrzebujemy pięciu ochotników, ochotniczki, ludzi odważnych z wiedzą. Przeprowadzimy konkurs quiz na temat wiedzy o starze i budach wielkolaski. Dokładnie. Zapraszamy, nie gryziemy. Kiedy star został wycofany z służby w OSP? I tutaj chodzi o podanie roku. Rok 2012, rok 2014, rok 2013. Nie można się pomylić co do roku. A i podpowiem, test jest jednokrotnego wyboru. Tak. Czy już mamy odpowiedzi? Chyba mamy. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Czwarte pytanie. Jak nazywa się, jak ma na imię obecny kierowca stara? Odpowiedź A. Krzyś, odpowiedź B. Krzysztof, odpowiedź C. Krzysia. Chciałem przypomnieć, że test jest jednokrotnego wyboru, więc panowie zdecydujcie się na konkretną odpowiedź. Widzę po twarzy, że pytanie było łatwe. Więc zadamy trudniejsze. Piąte pytanie. Chwilkę objadą włoski. WFM-ki. WFM-ki, patrz, nie zobaczyłem. Nie no, panie, to karygodny błąd. Po głosie nie poznałem. Po zapachu. Też nie. To Nivea. No cóż, piąte pytanie. W tym roku powstało, zostało założone ASP Budy Wielgoleskie. A. Odpowiedź A. 2007. Odpowiedź B. 1987. Odpowiedź C. 1997. No i czas start. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.